Bogorodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Królowo Polski, patrzymy na Ciebie i jesteśmy zadziwieni Twym pięknem w tej cudownej ikonie. Jesteśmy zauroczeni Twym pięknem, które mówi nam o Twoim sercu, całkowicie poddanym Bogu, bez żadnych zastrzeżeń. W kończącym się tygodniu biblijnym, Maryjo, odkrywamy Twą obecność w tym Słowie, które dał nam Pan. Jesteś Matką Jezusa. Tak zapisał święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, mówiąc o osobach zgromadzonych w Wieczerniku. Tym prostym słowem Biblia dyskretnie wskazuje poprzez Ciebie na Twego Syna, na Tego, dla którego Ty żyjesz, dla którego stałaś się kochającą Matką. Święty Jan Paweł II w 1995 roku powiedział, że Łukasz nazywa Maryję Matką Jezusa, chcąc niejako zasugerować, że coś z Jego obecności pozostaje dzięki obecności Matki. Przypomina ona uczniom oblicze Jezusa. Maryjo, dziś patrzymy na Ciebie i w Twym obliczu z tej jasnogórskiej ikony pragniemy wyczytać piękno naszego Pana zmartwychwstałego. Duchem zobaczyć oblicze Jezusa.
Dziękujemy Ci, o Matko, że przypominasz nam oblicze Twego Syna. Chcemy Go widzieć w Tobie. Królowo nieba, ponawiamy nasze apelowe jestem, pamiętam, czuwam. Przekładamy je na naszą obecność tu na Jasnej Górze, choćby przez media, skoro w tym trudnym czasie pandemii inaczej nie możemy. Mówiąc jestem przy Tobie, patrzę w Twoje pełne piękna i pokoju oczy i proszę, Matko, byś Ty przy mnie była. Prowadź mnie przejmującym Twoim spojrzeniem. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj moich bliskich i tych, którzy duchowo przychodzą dziś ze mną do Ciebie. W apelowym pamiętam, wypowiadam moją pamięć o wszystkich Bożych cudach, dziełach w moim życiu. Dziękuję, że Pan ma tyle cierpliwości do mnie. Nie odsyła mnie na bok, nawet wtedy, gdy ja odstawiam go na margines życia. Chcę, o Matko, widzieć w Twym spojrzeniu Bożą pamięć o mnie, troskę, wzrok mówiący: zawróć, zostaw te ślepe uliczki grzechu i żyj w pokoju serca. Czuwam, to ostatnie słowo apelu. Wiem, że Ty czuwasz, o Maryjo, przy mnie. A ile Cię to kosztuje, widać na Twym pięknym, choć mocno poranionym obliczu. Modlitewnie czuwam, patrząc na wspólnotę Kościoła, patrząc na wspólnotę mojej ojczyzny, ojczyzny ziemskiej, patrząc na tych, którzy proszą mnie o modlitwę. Królowo nieba, która przypominasz nam oblicze Jezusa, błagamy, módl się za nami. Rozważamy różańcową tajemnicę ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi. Polecamy nasze intencje, Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, biskupów, szczególnie nasz episkopat z jego przewodniczącym, wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych. Pamiętamy o naszej Ojczyźnie ze sprawującymi władzę i parlamentarzystami, o intencjach zapisanych w Księdze Modlitwy Apelowej, o dobrodziejach naszego sanktuarium, o wszystkich proszących nas o modlitwę. Prosimy o zdrowie dla wspólnoty sióstr Antoninek, o zdrowie Mariana, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Marka. Dziękujemy za udaną operację Haliny i Tadeusza Kromołowskich. Prosimy dla nich o dalszą opiekę, zdrowie. Prosimy o łaski dla Haliny Bonik w 90. rocznicę urodzin. Polecamy zmarłego doktora Lecha Świącika. Prosimy o niebo dla świętej pamięci Marianny Stelmasiak, dziękując za jej wiarę, zaufanie do Maryi, miłość do rodziny. Polecamy świętej pamięci Antoniego Nykiel w dniu jego pogrzebu. Pamiętamy o mediach katolickich, szczególnie telewizji Trwam, Radio Jasna Góra. Polecamy wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, szczególnie o niewierzących, wrogach Kościoła katolickiego. Pamiętamy o pielgrzymach dnia dzisiejszego, siostrach pasterzankach, 125. rocznicę posługi, o parafiach jakubowych, o podejmujących czuwanie uczestnikach paulińskich Dni Młodych. Prosimy o powołania kapłańskie i zakonne, również do naszej paulińskiej wspólnoty. Modlimy się za nas wszystkich tutaj obecnych. Polecamy Genowefę i Gerarda w 50. rocznicę ślubu, Esterę i Krzysztofa w 20. rocznicę ślubu. Prosimy o potrzebne łaski, opiekę Maryi dla nich. Polecamy maturzystów z Włodawy, którzy składają dziś swój akt zawierzenia tu na Jasnej Górze, prosząc, Maryjo, o Twoją dla nich opiekę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz młodzież z Paulińskich Dni Młodych wypowie swój akt zawierzenia. Akt oddania Paulińskich Dni Młodych w opiekę Najświętszej Maryi Panny. My, młodzież uczestnicząca w Paulińskich Dniach Młodych, wraz ze swoimi duszpasterzami przychodzimy do Ciebie, Maryjo, Matko Jezusa, naszego Pana, przyjaciela i brata. Dziś przynosimy Tobie to, co w tym momencie tak dla nas cenne, naszą młodość, a zatem i wszystko, co z nią związane, wielkie nadzieje na piękną przyszłość według planu Twojego Syna, ale i obawy wynikające z naszej małej wiary. Przychodzimy do Ciebie, Matko pięknej miłości, tu, na jasną górę, przed Twe cudowne oblicze, gdzie od wieków patrzysz na swoje dzieci i zapewniasz je o swoim wstawiennictwie. Tyle cudów dokonało się w tym miejscu za Twoją przyczyną. Dlatego też prosimy, abyś raczyła przyjąć nas, uczestników Paulińskich Dni Młodych, i wyprosiła dla nas cud przemiany. Przecież miejsce, w którym się znajdujemy, jest nazywane Polską Kaną Galilejską. Szepnij więc Jezusowi słowo, aby przemienił wodę naszej byle jakości w wino gorliwości i zapału. Stajemy przed Twoim obliczem, bo jesteśmy świadomi, jak ważne chwile są przed nami. Ważą się losy, czy wybierzemy piasek, czy skałę, za fundament naszej przyszłości. Matko, Ty wiesz, że nieustannie jesteśmy kuszeni do zwątpienia w to, że Jezus daje nam prawdziwe szczęście. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy słabi i grzeszni. I to także pragniemy Ci powierzać, abyśmy nigdy nie trwali w upadku,
ale podnosili się, otrzepywali i szli dalej. Wyproś nam uzdrowienie, spójrz na nas, tak często pochodzących z rozbitych rodzin, niekochanych tak jak na to zasłużyliśmy, zbyt często popychanych niż podnoszonych. Zawierzamy Tobie nasze dojrzewanie, naszą młodość, nasz rozwój intelektualny, duchowy i ludzki. Zawierzamy Tobie tegoroczne Paulińskie Dni Młodych, które odbędą się w Wieruszowie. Zawierzamy wszystkich uczestników, organizatorów i duszpasterzy. Niech to dzieło ewangelizacji rozwija się nieustannie, abyśmy we wspólnocie, jaką tworzymy, mogli cały czas oddawać chwałę Trójcy Przenajświętszej. Chcemy żyć pięknie, chcemy żyć pełnią wolności i pokoju. Chcemy już tu na ziemi doświadczyć nieba. Amen. Modlitwą suplikacji błagamy o oddalenie pandemii koronawirusa. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo. Na progu czwartej niedzieli wielkanocnej, zwanej Niedzielą Dobrego Pasterza, wołamy o dar nowych i licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Ale chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że tutaj nie chodzi tylko o ilość, o owe więcej, ale o jakość tych, którzy odpowiedzą na miłość Chrystusa i będą wierni do końca, że będą przeżywać swoje życie nie na próbę, ale na całe życie. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.